Piłkarze GKS-u Katowice przyjechali do Szczecina z przekonaniem odniesienia łatwego zwycięstwa. W 32 minucie akcję prawą stroną przeprowadził Dariusz Wolny. Dośrodkowanie na pole karne Pogoni i obrońca gospodarzy Maciej Stolarczyk, chcąc wybić piłkę na róg, niefortunnie posyła ją do bramki Majdana. Po utracie gola przez Pogoń mecz nabrał rumieńców, a stroną przeważającą byli portowcy. Kiedy wydawało się, że GKS wywiezie ze Szczecina szczęśliwie dwa punkty, w 90 minucie, co za chwilę zobaczymy, dośrodkowanie Mandrysza z rzutu wolnego i Robert Dymkowski zdobywa wyrównującego gola. Mecz mógł się podobać, a na najwyższe słowa uznania zasłużyli obaj bramkarze, Jojko i Majdan.